Cześć, witam was bardzo serdecznie w najnowszym odcinku z Elden Ringa. Eksplorujemy sobie dalej tą mieścinę. A raczej te ruiny. Chujowo rzucone, nie doleci. No, to mamy jakiś przedmiot. Możemy iść, czemu nie? Co tu będzie? Klucz kamiennego miecza. Przedmiot nie stoi na drodze, czyli raczej nic tam już nie będzie. Ale zawsze warto sprawdzić, ponieważ często gracze tymi wiadomościami nie tylko pomagają, ale także trolują. Mamy jakieś przedmioty do zebrania. Koła mrówkowa. Łaska, ale nadal nic. Tam mamy jeszcze całą górę do zwiedzenia, nie? Bo tak poszliśmy raczej w dół. A on nie wybuchł prądem. Mam upiorną konwalię. Tu już wszystko póki co mamy ogarnięte. Tutaj co my tutaj mamy? Tutaj nie mamy nic interesującego. Złota stonoga. Ziobro. Nie będę kończył. Każdy wie. Każdy wie, co ziobro zrobił. Prześladował czyjąś rodzinę. A tak to nieładnie. Mądry kamień kowalski. No i mi chodziło o właśnie tamtą miejscówkę na dole. My tam się dostaniemy, tędy. Myślę, że tak. Dobra, no teraz sobie powybuchają. A ciebie nie dociągło. Dobra. Tak więc załatwimy cię ręcznie. Kogo my tu jeszcze mamy? Tu mamy i tu mamy przeciwników. Możemy iść tutaj na górę. Załatwimy sobie tego koleżkę. Tędy. Właśnie. Dobra. Po buteleczce. Mamy kolejnego gluta. Tu do góry w ogóle chciałbym wejść. Ale to zaraz spojrzymy, jak można to zrobić.
Możemy sobie pójść tędy. To są te mrówy, te silniejsze. Pytanie, czy one czegokolwiek strzegą. Jest sens tam iść. Dobra, ona będzie martwa. A, mogliśmy ją czymś innym załatwić, ale już zacząłem kastować. Szkoda many. Chyba, że nam zwróci butelkę. Nie. No to szkoda many. Zużytej. Co, było tutaj coś w ogóle? Nie, nie, nie było tutaj nic. Czyli tylko czysty exp. Dobra. O, ale tutaj mamy. Żuczka. Te się tak naprawdę załatwiły same. Okej, to żeby nie spaść. Dobra, to mamy wejście tutaj i tak naprawdę mamy jeszcze tam całą górę do odwiedzenia. Możemy iść najpierw tu. Jak już tu jesteśmy, bo do tej góry możemy się po prostu tutaj teleportować. Noxtella, wieczne miasto i zwiedzić sobie tą górę. Więc z tym nie będzie problemu. O, a teraz zjechaliśmy tutaj na dół właśnie i to jest to ognisko, które widzieliśmy. Basen wodospadu. No to co? Tutaj jest chyba zakończenie tego wiecznego miasta, więc cofniemy się i zwiedzimy sobie górę. Wachlarz sztyletów. Pierwsza odnoga. Co my tu mamy? Chyba nic. To się no motylki zebrania, ale tak to poza tym to nic. Młody motyl. Młody jeżyk. Bo się zastanawiałem, czy to nie jest jakaś pułapka. Ale jak widać, nie. O, dobra, to jest skrzynia do otwarcia. Co my tu mamy? Mrówcza tarczaszka? To nazwa. Sprawdźmy ją sobie. Tutaj jest obra. W sumie odporność ma bardzo fajny wzrostnik do osłony 63. Kurde. No, porządna ta tarcza. Powoduje nagromadzenie trucizny, jak się w nią uderza chyba. Ogromna głowa jednej z wielkich mrówek zamieszkujących dwie podziemne rzeki, używanych bez żadnych modyfikacji jako tarcza. Świetnie odbija ataki wroga. Wielkie mrówki są jadowite, dzięki czemu osoby posługujące się tymi tarczami mają większą odporność. No duża ta tarcza.
dosłownie to jest łeb tej mrówki. Ale wywalmy ją stąd. No za to zajmijmy się naszymi kolegami. Dobra. Powinni się już pozabijać nawzajem. Leci jak domino, zabijesz jednego. Ginie reszta. Ktoś zginął? A nie brzmi dlaczego. O, rzeczywiście coś tu jest. Nie kłamali. Trochę łucznika. Zobaczmy sobie te prochy łucznika, to one są chyba takie... Tutaj prochy łucznika, prochy, w których wciąż kryją się duchy. Tych łuczników, którzy należeli do upadłych jastrzębi, kompanii żołnierzy niegdyś przetrzeszujących wieczne miasto. Ich strzały zostały zaklęte zimnym ogniem duchów. Dobra, pamiętam. Były takie umarlaki. W tym właśnie w wiecznym mieście. Puśćmy jedną kulkę. Niestety te starczami. Oni by musieli stąd wyjść, bo musimy ich bić w plecy. Z przodu mają te śmieszne tarczki i... Nic im nie odbieramy. Bo wygląda znajomo, troszkę jak w sumie ten w Dark Souls 1. W malowanym świecie Ariamis. Byli w sumie podobni przeciwnicy, też były takie gluty. One były jakby zrobione z mięsa. Chociaż mieli lance i tarcze i nie dało się przez nich przebić w momencie, w którym stali przodem. Więc jest są pewne podobieństwa. Ciekawe, czy to im zadaje fajne obrażenia, bo to w sumie bije od dołu. Tak, no. Mogliśmy tak od razu to zrobić. Mamy tu skrzynię. Dzwonek kulisty zbieracza upiornych konwali. Super. Nic więcej tu nie ma. Z tego co widzę, mamy sporo dusz. Zaraz byłoby na poziom. O ty. Złoty run 10 poziomu. Już całkiem ładnie. Będzie jakieś wejście? Nie. O kurde, tam jest kula. Możemy użyć klucza kamiennego miecza. Użyjmy. Mamy ich całkiem sporo zresztą. Chyba z 7. A was to nie zauważyłem.
Jak leci ta kula? Ej, co jest? Bo to jest przeciwnik, to nie jest taka kula spadająca po prostu. O kurcze. Bo to jest przeciwnik. Moglibyśmy go spróbować tutaj... tutaj jakoś pociągnąć, no bo on się tutaj nie zmieści, tutaj do środka. I go trochę magią. O, napierdzielamy. No ja tak myślę, że się tutaj nie zmieści. Uza larwy. Ułóżmy mu jedną kulkę. Odzyskaliśmy w ogóle nasze dusze. Mamy już na poziom tak naprawdę. Przed kim się nie uchronić. Goleniki Noxów. Dobra, i co my tu mamy? To nie jest skrzynia, to jest skrzynia. Lalki nocnej służki i szermier cieni. Tu jest taki balkonik jakiś. Ale nic więcej tu nie ma. Mamy 58 tysięcy, a na poziom potrzebujemy 58 900. Więc tak naprawdę to moglibyśmy już dodać sobie punkcik w jakąś statystykę. W najbliższej okazji to zrobimy. By się przydało jakieś, nie wiem, ognisko. Wygląda to podejrzanie. O kurwa. Się przestraszyłem się w pierwszej chwili, ale chyba nasza broń jest wystarczająco wielka, bo korzystamy z ogromnego miecza, żeby popychać tą kulę. Jakbyśmy mieli jakąś lżejszą broń, typu sztylet, prosty miecz, to mogłoby nie być tak kolorowo. Wielka upiorna konwalia. Bo nic więcej tu nie ma. Została nam tutaj droga do góry. No to podejrzewam, że też będzie ta kula. Tak.
Tak, no, tam jest już do góry. Pytanie, czy coś tutaj jest? Tu nic nie ma. Kamień Kowalski. To są drzwi, których nie da się otworzyć. Bo tutaj już nie ma nic. Czyli jedyną drogą jest droga do tej kuli. No okej. One powinny sobie poginąć. Czy nie? Kurde, ale ich tu strasznie dużo. O tak, ale to ich pięknie skosiło. Super. Olbrzymie pokłady doświadczenia. No i mamy jeszcze tą kulę. Ale no właśnie, dopchniemy ją do ściany i... I to tyle. Mam skrzynię i tu mam przejście dalej. Skrzynię ponurka mnie Kowalskich 7 poziomu. Łza larwy. Ja to bym był wdzięczny za ogniska. Nieźle się schował, nie widziałem go. Ponieważ kurczę, no. Co z tego, że mamy tak dużo dusz? Nie możemy ich wydać. Ładny kościół. Ach, już się zamieniają. Ani nawet nie spróbował uniknąć. Zrobiliśmy ten sam ruch. Dobra. Gdzie ona jest? Tutaj.
Bo to bije od góry, więc on nie ma jak się zablokować przed tym. Dobra. Kanady. Mamy drogę dalej. Księżyc Nocteli. No rzeczywiście. Motylki tu z tyłu. To wyglądało jak jakiś amulet. Tak jest, zwiększa liczbę miejsc pamięci. O! W jednym kształcie zaginionego czarnego księżyca. Księżyc Nocteli był drogowskazem dla niezliczonych gwiazd. Fajne, więcej slotów na czary. Brzmi fajnie, ale musielibyśmy mieć jakieś czary, żeby zapełnić te sloty. To wtedy jak najbardziej, bo póki co to nawet nie posiadamy tyle użytecznych zaklęć, żeby móc wpakować te miejsca. Dobra, i tu mamy windę. O, to jest winda, która nas zaprowadzi tutaj do złotego nasiona. A tu już byliśmy. Był ten zjazd na dół. Tutaj, tutaj coś jest jeszcze, ale... ale nie wygląda. Żeby było coś jeszcze. Czyli tylko taka... taki zjazd po nasiono. Bo tutaj jest pusta ściana, która raczej nie jest mimikiem. Iluzoryczną ścianą znaczy się. Coś niesamowitego? Nic. Okej. Okay. Dobra, czyli zostało nam tak naprawdę basen wodospadu Nocteli do zwiedzenia. Mamy 76 tysięcy, możemy sobie dodać punkcik. Myślę, że w umysł, żeby mieć trochę więcej many. Mamy 17 tysięcy jeszcze. Mamy też sporo tych dusz. Ten dawał 5 tysięcy jeden, więc jak mamy ich 9, to to nam da 45 tysięcy. My potrzebujemy 60 na poziom. Możemy w sumie zużyć. Dodamy sobie jeszcze jeden poziom. 62 tysiące będzie akurat. I dodamy też w umysł ten jeden punkcik. Żeby mieć jeszcze więcej many. Dobra, tak więc tutaj... chyba nie ma nic ciekawego, możemy pozbierać roślinki. Ale jakieś przedmioty. To tu raczej nie leżą.
Tak więc mamy drogę tylko na wprost. Ciekawy jestem, czy będzie to jakiś boss. Bo wygląda to powoli, jakby. Jakby ta lokacja zmierzała do końca. Musimy uważać, żebyśmy nie zostali zamienieni w kamień. Jeszcze nie testowałem, jak to działa w tej części, ale w poprzednich no nie było to. Nie był to w żaden sposób pozytywny efekt. Wręcz kończył się śmiercią na miejscu. To potężny wróg, dlatego zachowaj spokój. No, czyli mamy tu jednak jakiegoś bossa chyba. Przydałaby się miłość. Nie no, póki co nikt tu nie wyskoczył. Tu mamy windę. Na dół, myślałem, że do góry pojedzie. Tutaj taki kawałek, bo to by tak wyglądało. Jakby można było tam wejść. Jezioro zgnilizny. No tam było, że tam jest potężny wróg, a nikt nas nie zaatakował. Jakieś jezioro zgnilizny. Czyżby nas oszukali? I nie możemy przyzwać naszego konia. O nie. No tak, no to będzie. To będzie cierpienie. I tutaj byśmy musieli iść. Tą drogę. O kurcze. No. To będzie cierpienie. Dobrze, że można w miarę szybko tutaj tędy podróżować, ale. A to tak szybko nam zjada HP. I to jest jakiś żart. Możemy porozmawiać z lalką? Nie, nie mamy teraz takiej opcji. Musielibyśmy wyczaić jakieś miejsca, w których warto iść. I po prostu tam posprintować wręcz. Mamy na przykład jedno takie miejsce. Bo to nie ma co. Tak naprawdę. Nie ma co oczyszczać się z tej zgnilizny. Dobra, czyli kwestia po prostu przebiec. I pozbierać itemki. No bo tak czy tak czeka nas tutaj raczej śmierć. Pytanie, co my tutaj ciekawego znajdziemy. O nie.
Dobra, tam coś jest. Tam jest jakiś przeciwnik. Taki w miarę normalny. Stąd uciekać. To było na tyle. Tu mamy tego ziomka. Ale co on tu w ogóle robi? To jest też dobre pytanie. Pytanie, czy on nie ma jakichś przedmiotów właśnie, że za zabicie go coś fajnego wypada. No bo to takie dziwne, że on sobie chodzi po środku niczego. Wypadło coś. Amulet uodparniającego rogu. A? Czyli jednak. Sprawdźmy sobie ten amulet. Znacząco zwiększa niewrażliwość. Poza tym, że zaraz znowu nam wleci szkarłatna z nielizna, to jest ok. Mamy jedną miksturę. Coś się dzieje. O, fajne. Platformy, żebyśmy mogli się po nich wspinać. A, myślałem, że tutaj coś jest. Dobra, to jesteśmy martwi. To mamy już trochę ogarnięte, więc czeka nas dalsza przeprawa tam w prawo. Ale myślę, że to już w następnym odcinku. Ja wam tymczasem bardzo serdecznie. Dobra, resztę sobie zwiedzimy w następnym odcinku. Teraz też kilka platform sobie odblokowaliśmy. Zobaczymy, co tutaj jeszcze nas czeka ciekawego w tym miesiącu zgnilizny. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, na razie, cześć.